który będzie prowadził po prostu sprawy związane z wszystkimi obligacjami. Ja chciałbym usłyszeć, jaki będzie miał ten administrator zakres kompetencji, jakie będzie miał pełnomocnictwa, czy po prostu w związku z tym zostanie ograniczona rola rady. No takie są moje, takie nie było pytania. Dziękuję. Znaczy, ja już mogę odpowiem. Zakres pracy agenta i administratora, czyli prowadzenie wszystkich ewidencji, rozliczanie odsetek, naliczanie, wysyłanie, to jest wszystko zdefiniowane w ustawie o obligacjach. Jest to specjalna ustawa, jeśli pan radny, ja myślę, że tutaj mogę odszukać, mogę zacytować kilka rozdziałów z tej ustawy, ale to dokładnie precyzuje, co należy do obowiązku. Jeszcze jedna rzecz, to dla państwa, żeby państwo o tym mówić. Ustawa o obligacjach jest ustawą, która jest niezwykle restrykcyjną. To znaczy, jeśli państwo uchwaliliście, albo uchwalicie za chwilę, że na to i na to są trzy tytuły w tej uchwale, to zarząd gminy nie ma prawa skierować środków na inne cele. Obligatorz, który będzie właścicielem waszej obligacji, musi wiedzieć, że te pieniądze nie pójdą na rozkosz, mówiąc po prostu, na te trzy cele. Bo jeśli zostanie to zrobione inaczej, to ustawa numeratywnie wymienia, jakie konsekwencje prawne i finansowe. Pan burmistrz podniesie, nie gmina. 5 milionów złotych, proszę państwa, od 6 do 5 lat więzienia. Taka jest kara. To prawo państwa chroni. Natomiast jak to będzie realizowane, myślę, panie burmistrzu, można bez problemu co pewien czas informacje radzie przekazywać na sesjach czy na komisjach, jak realizowana jest ta państwa uchwała, dlatego że na bieżąco będziemy wiedzieć, mając informacje od agenta, jak sytuacja jest na bieżąco, kto jest właścicielem, prawda, i tak dalej. Natomiast chciałbym pana uspokoić, ustawa bardzo precyzyjnie określa, mało tego, ten, kto prowadzi administrację i jest agentem, też podlega tym karom, o których mówiłem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Bardzo proszę. A czy jest taka możliwość, że na przykład ten emisariusz, ten zarządzający tymi obligacjami, może przekazać te obligacje innemu bankowi zupełnie na innych warunkach? Nie. Warunki dla wszystkich obligatoriuszy, dla wszystkich, kto będzie właścicielem państwa obligacji przez te 12 lat, są identyczne, jak zostały zapisane w uchwale. Nie mogą być zmienione. Jak zostały zapisane w uchwale. Jak zostały zapisane w uchwale, to ta uchwała jest przesyłana do wszystkich agentów, do tych, którzy będą składali oferty, tak? I oni na bazie państwa uchwały muszą przygotować ofertę i projekt umowy. Mówimy o tym projekcie uchwały dzisiejszym. Tak jest. Ale właśnie w tym projekcie uchwały nie mamy właśnie zapisane, jaka jest ta marża, jaka jest obsługa, no nie mamy zapisane. Nie, to będzie zapisane po przeprowadzeniu przetargów umowy. Jeśli chodzi o marże, proszę państwa, żeby była jasność, bo to też był taki pani skarbnik, który przejrzyczył. Dom Maklerski nie będzie brał żadnej marży na WIBOR-ze. Właścicielem marży, czyli państwa odsetek, jest tylko obligatariusz, czyli właściciel obligacji. Czyli jeśli bank zatrzyma w swoim portfelu, to bank będzie kasował odsetki, a jeśli bank przekaże, to inny właściciel obligacji. W praktyce jest na przykład w Polsce dzisiaj tak, że jedynym domem maklerskim aktywnym dzisiaj na rynku obligacji jest dom maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości, czyli banku zrzeszającego również nasz bank spółdzielczy. I co robi ten bank, ten dom maklerski? On bierze obligacje i przekazuje do portfela poszczególnym bankom spółdzielczym. Mieliśmy okazję z panem burmistrzem spotkać się z jednym z banków spółdzielczych, który jest równocześnie ma kredyt tu u nas. I ten bank wyraził zainteresowanie, że jak będzie dom maklerski bank BPS rozprowadzał, oni chętnie wejdą w obligacje państwa gminy. Czyli mówiąc krótko, to co państwo ustalicie, to co uchwalicie, nie może być później zmieniane. Jest to sztywne na 12 lat. Pokazywałem na prezentacji taką formułę papierową obligacji, prawda? Tam jest to wydrukowane, prawda? Natomiast jaka jest wielkość, jaki jest okres, jaka jest seria, kiedy jest zwykły, prawda? Natomiast element, kto to będzie robił, jest elementem przetargu, który zrobimy po ewentualnej decyzji państwa. I to w uchwale nie ma potrzeby zapisywać, bo państwo nie jesteście organem, ja przepraszam, ale ja byłem również w procesie takiej debaty. Nie jesteście państwo organem, który ma decydować, kto będzie realizował zadania wobec gminy. Z nazwy, z firmy, z ceny, prawda? To jest w kwestii pana burmistrza. Zapisywanie przez państwa to byłoby moim zdaniem niepotrzebne ryzyko. Państwa branie na siebie obowiązków w zakresie wykonawstwa pewnych rzeczy. Wy macie kontrolować i stanowić, także odradzam nawet, bo gdyby się okazało, że wybrany przez was wykonawca coś źle robi, wtedy państwo byście jako rady mieli tutaj problemy. Dziękuję bardzo.
To jest zadanie burmistrza. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo radni mają pytanie? Bardzo proszę, Panie Pawłuczku. Ja chciałbym wyrazić po prostu pewien żal. Żal wynikający z tego, że jak tu powiedziała na poprzednim spotkaniu Pani Radna Malecka, jesteśmy pod ścianą. Dlaczego jesteśmy pod ścianą? Jedno, że po prostu stan zadłużeń jest tak wielki, na co myśmy radni przyzwolili. Myśmy na to przyzwolili naszej władzy. Owszem, są rzeczy usprawiedliwione, takie jak inwestycje, gdzie po pół roku dostaje się dopiero środki z Unii Europejskiej, ale są też rzeczy nieprzyzwolone, gdzie po prostu kredyt był zaciągnięty, a dopiero byśmy się o tym dowiedzieli. Mam żal również o to, że nie dano nam czasu, żeby ktoś przedstawił argumentację inną niż Pan tu nam w tej chwili przedstawia. Może byśmy poznali jakieś inne tajniki, plusy, minusy tej obligacji lub innych dróg po prostu spłaty kredytu. I stąd odczuwam wielki niedosyt. Działaliśmy, jak to się mówi, w systemie ERKI, żeby ratować umierających. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Chciałbym zapytać Pana Wiktora, Radnego, Pana Wiktora Guca, czy to, co Pan przedstawił, w Pana ocenie jest niewiarygodne? Dziękuję. Ja mogę Panu odpowiedzieć, że Pan przedstawił swój punkt widzenia. Ja mogę to wierzyć, nie muszę. Nikt mnie do tego nie zmusza. Ja powiedziałem swoje zdanie, że po prostu przyjemny głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa radnych? Bardzo proszę, Pan Prezes. Ja chciałbym tylko Pana uspokoić, że to, o czym mówię, nie jest moim prywatnym punktem widzenia, tylko to jest doświadczenie wieloletnie, jakie nabyłem pracując jako członek zarządu w wielkich bankach polskich, również widziałem na zagranicznym, również pracując w praktyce z gminami. I wielki mi Pan wie, że ja zresztą na spotkaniu z radnym mówiłem, ja jestem tylko doradcą Państwa. Te dokumenty dotyczące, na co będą przygotowane środki, jakie będą źródła dochodów, to wszystko, całe dokumenty WPF-ki były przygotowane z udziałem wszystkich istotnych osób z punktu widzenia finansów zarządu gminy, również Państwo mieliście kilkakrotnie okazję się wypowiedzieć. To nie jest moje prywatne zdanie, zastrzegam, dlatego że ja mówiłem wielokrotnie, ja Państwa do tego nie namawiam. Tak? Ale wierzcie mi, że jeśli byście tego nie zrobili, to byśmy się spotkali w marcu, może Pan Burmistrz, albo nie Pan Burmistrz, tylko ktoś inny by mi zaproponował pisanie programu naprawczego dla Państwa. Ja tylko radzę, tak? Ja wiem, że jest już kilkanaście gmin w województwie dolnośląskim, moich klientów, proszę Państwa, potencjalnych, którzy na pewno będą pisały programy naprawcze. Państwo jak uchwalicie i przejdzie to przez formułę akceptacji, na pewno nie będziecie pisać programu naprawczego. Jeszcze raz, nie jest to moje prywatne zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Burmistrza. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku. W momencie, kiedy Pani Skarbnik relacjonowała i przygotowywała informacje dotyczące wieloletnich prognoz finansowych. Proszę nie powtarzać tego kolejny raz, że ktoś kogoś stawia pod ścianą. Tu nikt nikogo pod ścianą nie stawia. Jeszcze raz powtarzam to, co powiedział Pan i to, co powiedziałem na początku. Jeśli my byśmy chcieli Państwa nie denerwować tym, co robimy od 2 miesięcy, jeśli my nie patrzylibyśmy na przyszłość tego miasta, to przecież przepchnęlibyśmy budżet na 2014 bez tych sensacji. Burmistrz by nie obrywał od mieszkańców, burmistrz by spał spokojnie i w ogóle by się nie musiał denerwować, że my robimy coś pod stołem, poszukujemy ludzi, ukrywamy coś przed nimi. Ludzie, no dajcie już wreszcie spokój. To jest najuczciwsza gra z możliwych. My możemy przepchnąć budżet na 2014 i nic Państwo byście o tym nie wiedzieli, co my teraz mówimy od 2 miesięcy, o zagrożeniu. Tylko byłoby to nieuczciwe i tchórzowskie nie przygotować miasta na przyszłość lat,
których możemy otrzymać dofinansowanie. To jest pierwsze. Proszę Państwa, a kto pokryje te 3 miliony złotych w wydatkach mieszkaniowych? Co, dostaniemy je skąd? A co, zostawimy mieszkańców budowy samych? To jest nieodpowiedzialne takie mówienie. Ja przepraszam, Pani Przewodnicząca, przepraszam Was Państwo, ale już dość takiego gadania, bo to jest po prostu nieuczciwe w stosunku do tych, którzy chcą zadbać o mieszkańców na kilkanaście lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Grażyna Jędrzyska. Ja chciałam tylko wyrazić swoje zdanie. Każdy z mieszkańców, jeśli następuje jakaś inwestycja, wyraża opinię, cieszy się głównie z tego, że coś się dzieje. Jeśli nic nie będziemy robić, no pieniądze nie spadną nam z nieba. A każdy, tak jak tu siedzimy, chciałby, żeby coś zmienić. A to lampę wstawić, a to zrobić chodnik, a to poprawić drogę, czy zrobić nowo. Widzimy, że nie mamy skąd wziąć tych pieniędzy. Także to jest alternatywą dla nas i uważam, że wielką szansą. Dziękuję. Jeszcze jedna sprawa, chciałbym zabrać głos. Dziękuję. Zatem proszę Państwa, oddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Budowie Zdrowia z 16 listopada w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad zgodnia, nabywania i wykup. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 radnych za. Kto z Państwa? Proszę. Pani już zapisane mamy, że jednej Pani radnej nie ma. 10 radnych obecnych na sali jest za. Kto z Państwa radnych jest przeciwny temu projektowi uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? 1, 2, 3, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej w Budowie Zdroju w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego przewodniczącego. Już otwieramy punkt wolne wnioski i zapytania. Przystępujemy do punktu trzeciego. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę Pani Elżbieta. Ja też wracając do tematu podjętej ostatniej uchwały, chciałam zaznaczyć, że trzy osoby, które reprezentują dwóch radnych, wstrzymały się od głosu z jednego oczywistego dla nas powodu, który żeśmy konsekwentnie zaznaczali, jakkolwiek by to nie nazywać. Nie mamy nic przeciwko rozwojowi, jesteśmy za rozwojem tego miasta i tylko rozwoju tego miasta widzimy jego przyszłość. Niemniej jednak forma, czas i ilość niewiadomych, mimo tak wielu godzin spędzonych na poznawaniu tematu, skłoniły nas do tego, żeby się od podjęcia uchwały wstrzymać. Takie jest nasze zdanie członków klubu radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są inne pytania, czy są wnioski? Ja odpowiem na pytanie pana Wiktora z pierwszej części. Bardzo proszę. Tak, jeśli chodzi o odcinek ulicy Kościelnej, to proszę Państwa, myśmy zastosowali taką metodę na tej ulicy, aby nie przeszkadzać w inwestowaniu i nie przeszkadzać ludziom, którzy są przedsiębiorczy i chcą zaryzykować swoimi pieniędzmi i zaryzykować tym, że w biznesie różnie bywa. Umówiliśmy się z właścicielem działki, która została przeznaczona na budowę domu handlowego, może go tak nazwę, może sklep, ale to jest coś więcej jak sklep Arka. Umówiliśmy się, że właściciel tego przedsięwzięcia i obcokrajowiec, którego Państwo znacie, a to nie jest żadna tajemnica, pan Karagian, wykona we własnym zakresie naprawę odcinka drogi do wjazdu na swój park, że wykona tą drogę nową. I pod tym warunkiem ten odcinek drogi, żeby mu nie przeszkadzać i nie uniemożliwiać wjazdu do jego sklepu, ten odcinek drogi za zgodą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ to bezpośrednio jest połączone z drogą krajową, że na tym odcinku ustawiony będzie
mógł być znak, że jest ruch dwukierunkowy na tym odcinku. Czyli inaczej mówiąc, że zabezpieczamy mieszkańców ulicy Jasnej Kościelnej, że tam nie będzie ten ogromny ruch z drogi krajowej puszczony, że będzie zachowana tak jakby ten charakter drogi osiedlowej na odcinku ulicy Jasnej. Natomiast i to zostało zrealizowane. To nie było podpisywane żadną umową, to była po prostu partnerska umowa między gminą, a dokładnie między burmistrzem, a właścicielem tej działki. Taką samą dżentelmeńską umowę zawarliśmy z panem, który wybudował dom handlowy. To, o co pytał pan Wiktor. Taka sama umowa. Proszę państwa, bo my niczego nie możemy nakazać. Ale tak naprawdę to pan Jakubiec z komendantem policji powinni iść i wszystkich, którzy tam wjeżdżają po meble, ukarać mandatem. Dlaczego? Bo tam nie ma ruchu dwukierunkowego na tym odcinku. I jest teraz pytanie, mój dylemat. Czy powinienem być taki, że powinienem to zrobić, żeby takie mandaty były wystawiane, czy pozwolić znowu paru ludziom pracować w spokoju? Mam nadzieję, że pan Sroczyński, który jest właścicielem tej nieruchomości, okrzepnie finansowo i zrealizuje naszą umowę dżentelmeńską w przyszłym roku na wiosnę. Tyle mogę odpowiedzieć na pana pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma nic. Mówię dwa słowa. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowna rado, szanowni goście. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie za przyjęcie tej uchwały o tej naszej możliwości pozyskania kolejnych środków na przyszłe realizacje projektów. W tym momencie pracownicy Urzędu Miasta są na konsultacjach społecznych we Wrocławiu odnośnie tego memorandum, o którym wspomniał pan burmistrz, i wiemy, że jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, mam nadzieję, że tak, to przyszły okres programowania będzie zawierał naprawdę bardzo ciekawe projekty, z których skorzystamy. A najbardziej skorzystamy mieszkańcy, mówię tu o wspólnotach mieszkaniowych, w termomodernizacjach. Prawdopodobnie wspólnoty mieszkaniowe będą mogły korzystać ze środków unijnych, tak jak to się odbywa na osiedlu fabrycznym. Będziemy mogli termomodernizować budynki, zmieniać systemy ogrzewania, zastosować odnawialne źródła energii, fotowoltaikę i różne jeszcze inne rzeczy. Na ten temat myślę, że jeszcze jakąś konkretną informację państwu przedstawimy po tych konsultacjach. Pan burmistrz taką informację będzie miał, ale to jest naprawdę bardzo duża szansa. Z tego względu, że zajmujemy się gospodarką mieszkaniową, za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Budowie Zdroju. Dziękuję bardzo.